To jest jednak zbyt duże przedsięwzięcie, żeby to było takie solo. Jednak sama wyprawa jest po coś. To znaczy, to nie jest po prostu dla zabawy, że wyprawa dla samej wyprawy, tylko ja, jak właśnie wszystko, co opowiadałam przed chwilą, no, robię badania archiwalne. I to wynikiem tych badań ma być coś, co się nazywa WebDoc, czyli Website Documentary. To jest interaktywny film dokumentalny, który będzie uzupełniony animacjami, zdjęciami, filmami autentycznymi zrobionymi przez Bronisława bądź z tamtych lat. Oraz moimi, które pokazuje, jak po 100 latach zmieniły się miejsca, w których Bronisław był i ludności, które badał i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest to samo. No nie, ja jadę w 2-letnią podróż, a nie na 15-letnią podróż dookoła świata. Więc i jestem kobietą, i jestem wolnym człowiekiem. Ale chcę pokazać to, że jednak warto jest nauczyć się coś o Bronisławie, że jest to przepiękna historia, jest warta opowiedzenia i jest to historia nam po prostu nieznana. Wszyscy mówią zawsze o jego bracie, ale nikt nie wspomina o nim, tylko zazwyczaj jest, że to jest brat Józefa, który popełnił samobójstwo. A z popełnieniem samobójstwa też nie ma 100% pewności. Jest to bardzo prawdopodobne, ale nie ma 100% pewności, że to było samobójstwo, ale też nie ma żadnego spisku. To mógł być po prostu nieszczęśliwy wypadek. Więc wszystko to jakby pokazuje, że Bronisław ciągle jest odsuwany dalej, a jego historia, ja przynajmniej uważam, że jest po prostu przepiękna, więc dlatego chcę się tym również zająć.